imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozpoczynamy kolejny raz drogę krzyżową. Wyruszamy razem z Jezusem na drogi naszego życia. Chcemy przypatrywać się wszystkim momentom, wszystkim sytuacjom, wszystkim wydarzeniom, które stały się udziałem Jezusa niosącego krzyż. Niosącego krzyż naszej codzienności, naszych wyborów, naszych decyzji, całego naszego życia. Panie Jezu, bądź z nami w tej drodze krzyżowej. Pokazuj nam te momenty naszego życia, które wymagają poprawy, zmiany, przemiany, abyśmy mogli wyciągnąć odpowiednie wnioski, abyśmy, wpatrując się w Ciebie, potrafili także brać swój krzyż, krzyż swojej codzienności. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Ewangelii świętego Mateusza. Piłat, widząc, że nic nie osiągnie, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. Ile razy ja umywam ręce wobec bliźniego, wobec swego brata. Choć mogę uczynić coś więcej, odwracam się, mówiąc sobie: nie mam czasu. To nie moja sprawa. Nie będę się wtrącał. Nie będę brał na siebie żadnej odpowiedzialności. Niech się inni tym martwią. To nie dla mnie. Jak szybko dokonuję wyborów, osądów, oszczerstw, pomówień. Ile razy szemrałem, oczerniałem innych, moich współbraci. Czy zastanawiałem się, ile bólu wyrządziłem drugiemu człowiekowi? Co najgorsze, ile bólu zadałem moim najbliższym w mojej rodzinie? Czy ja sam chciałbym być tak traktowany? Pan Jezus mówi: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, najmniejszych, mnieście uczynili. Panie Jezu, daj mi proszę nowe spojrzenie, abym umiał patrzeć Twoimi oczami, abym miał spojrzenie pełne miłości. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jak dzisiaj, teraz, w tej chwili, obecnie ja patrzę na krzyż. Czym jest dla mnie krzyż? Może to tylko zbite dwie belki drewna? Czy patrzę na krzyż jako symbol miłości, mojego zbawienia, czy doszukuję się w nim czegoś niepotrzebnego, zbytniego? Może to zwykłe cierpiennictwo i samoumartwianie się? Przyjmując krzyż, przyjmuję moją codzienność. Jestem dobrym mężem, dobrą żoną, pracownikiem, bratem, siostrą. Biorę odpowiedzialność za drugiego człowieka. Nie odwracam się, nie uciekam, kiedy jest źle, kiedy przychodzi choroba, kiedy rodzi się niepełnosprawne dziecko, kiedy dosięga mnie niedostatek, kiedy przychodzą nieporozumienia.
Czy w takich momentach umiem kochać, czy tylko pragnę być kochany? Panie Jezu, proszę Cię, daj mi siły, abym potrafił kochać, niosąc swój krzyż, drogą, którą mi wyznaczyłeś. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie Jezu, przewróciłeś się, bo może Cię popchnęli, może skaleczyłeś sobie nogę, upadłeś, ale najważniejsze, że powstałeś. A co było dzisiaj moim upadkiem? Czy w ogóle go zauważyłem? Czy upadłem ja, czy przyczyniłem się do upadku mojego brata, mojej żony, dziecka? Czy znowu go wyśmiałem? Znowu przyczyniłem się do jego rozpaczy, jego bólu? To był mój upadek, mimo że nie fizyczny, ale taki duchowy. Dziękuję Ci, Panie, że Ty pokazujesz mi takie rzeczy, że mogę w swoich takich zwykłej codzienności, gdzie czasami tego nie widać, mogę dostrzec swój upadek. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Ta, która go urodziła, przytulała, wychowywała, patrzyła, jak się bawi, patrzyła, jak dorasta. Ta, która towarzyszyła w jego codziennym życiu, teraz patrzy na jego mękę i skatowane ciało. Czy ja w swoim życiu dostrzegam moją ziemską matkę? Czy jestem wdzięczny za jej obecność? Czy dostrzegam jej starania, aby niczego mi nie brakowało? Może nie było jej przy mnie wtedy, kiedy jej najbardziej potrzebowałem. Może nie okazywała mi miłości. Miłości prawdziwej, matczynej. Może słyszałem wszystko, co złe na swój temat od tej, która powinna kochać. Uczyć miłości, wspierać, po prostu być. Czy ja umiem kochać swoją matkę? Tak, jak Jezus kochał swoją. Panie Jezu, dziękuję Ci za moją ziemską matkę i naucz mnie ją kochać, tak jak Ty ukochałeś swoją. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przymuszony Szymon z początku nie chciał dźwigać krzyża. Był zły, że musi robić coś wbrew swojej woli. On miał zupełnie inny plan. Wspólna droga z Jezusem przemieniła jego dotychczasowe życie, a w zasadzie głębokie, pełne miłości spojrzenie naszego Pana dokonuje tej przemiany. Czy ja w codzienności swojego życia pełnię dobre uczynki? Pełnię je z własnej nieprzymuszonej woli? Czy jak Szymon robię je pod przymusem, ze strachu?
Może pomagam, bo liczę na zapłatę. Może będę coś z tego miał. Będą mnie chwalić, będą o mnie mówić. Będę znany i lubiany. Czym jest ta prawdziwa pomoc? Pomoc drugiemu człowiekowi, mojemu bratu, siostrze. Czy to tylko dlatego, że Pan tak powiedział, abyśmy sobie nawzajem pomagali? Czy szukam Ciebie, Panie, w drugim człowieku i pomagając jemu, pomagam Tobie? Czy naprawdę szukam swojej chwały? Czy chcę pomagać Tobie? Czy też zdaję sobie sprawę, że kiedy pomagam bliźniemu, tak naprawdę pomagam sobie, że przemieniam swoje życie i gromadzę sobie skarby w niebie? Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Trzeba było wiele odwagi, aby podejść do Jezusa. Ryzykowało się własnym życiem. Tej odwagi nie brakowało Weronice. Czy ja mam w sobie tyle odwagi, aby pomóc drugiemu człowiekowi w jego potrzebie? Czy umiem zareagować tam, gdzie dzieje się krzywda, gdzie mój brat potrzebuje pomocy, stanąć w jego obronie? Czy stanąłbym w obronie mojego prześladowcy, w obronie tego, który wcześniej zadawał mi ból? Stanąć w obronie drugiego człowieka nie jest rzeczą prostą, wymaga wielkiej odwagi, szczególnie tam, gdzie mogę stracić swoje życie. W dzisiejszych czasach równie wielką odwagą trzeba się wykazać, aby publicznie przyznać się do wiary w Jezusa. Bronić Ewangelii, opowiadać się za życiem od początku aż do naturalnej śmierci. Czy jestem gotów przyjąć upokorzenie, wyśmianie, odrzucenie tylko dlatego, że przyznaję się do Jezusa? Czy jestem gotów wyznać, że Jezus jest moim Panem? Dobry Jezu, a nasz Panie, pomnóż mi odwagi, abym umiał trwać w obronie drugiego człowieka, a szczególnie odwagi przyznawania się do Ciebie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Drugi upadek Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pan Jezus po raz drugi upada pod ciężarem krzyża. Wydaje się, że krzyż staje się coraz cięższy, a umęczone ciało odmawia posłuszeństwa. A może to potknięcie spowodowało ten upadek? To nieważne. Nieistotne. Ważne jest to, że nasz Pan podnosi się i idzie dalej. Co było dzisiaj moim upadkiem? Czy mam w sobie coś do zarzucenia? Panie mój, Jezu Chryste, każdy dzień jest drogą, moją drogą krzyżową. Pragnę iść tą drogą, którą Ty mi wyznaczyłeś. Wiem, że będę się potykał. Nie raz i nie dwa, może i wiele razy, ale pragnę, abyś Ty mi towarzyszył, żebym miał tą pewność, że Ty zawsze wyciągniesz rękę i podniesiesz mnie z mojego upadku. Pokaż mi, Panie, jak bardzo mnie kochasz, jak bardzo chcesz, abym był przy Tobie, że nie mam czego się lękać, że Ty ze wszystkiego mnie wydźwigniesz, że podasz mi swoją dłoń, abym tylko ja tego pragnął. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kiedy ja ostatni raz płakałem, a może płaczę cały czas, może już nie umiem płakać, może tylko rozżalam się nad sobą. Tak, to moja obrona, tak broni się mój organizm w sytuacjach dla mnie stresujących, trudnych i bolesnych. Kiedy przychodzi choroba i śmierć, utrata pracy. Tak broni się mój organizm. A może sobie tylko tak tłumaczę. Czy tak samo płaczę, kiedy doznaje krzywdy moja dusza? Dusza moich bliskich, męża, żony, dzieci. Kiedy oddala się od Boga, od źródła prawdziwej miłości. Czy umiem płakać wspólnie z tymi, którzy cierpią, którzy źle się mają? Czy umiem zapłakać w sytuacji, której ja zadałem ból mojemu bratu? Panie, czym jest płacz, taka prawdziwa rozpacz? Naucz mnie prawdziwego płaczu, niekoniecznie tego, przez który wychodzą łzy, ale taki prawdziwy płacz, który powinien mi towarzyszyć wtedy, kiedy dzieje się krzywda, kiedy zadaję sobie ból i ból innym. Panie, ulecz we mnie pychę, abym nie widział tylko swoich problemów, ale też problemy innych. Naucz mnie zaufania Tobie, przymnóż odwagi. Ty sam powiedziałeś, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy spragnieni jesteście. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 9. Pan Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Znowu upadłem. Który to już raz? Trzeci? 33, a może 333. Upadek. Ciągle to samo. I zadaję sobie też pytanie, co jest tym moim upadkiem? To brak miłości wobec siebie, wobec drugiego? A może brak Twojej obecności, Panie? Że Ciebie nie ma przy mnie? A w zasadzie Ty jesteś, tylko ja tego nie dostrzegam. Może nie chcę, żebyś Ty był. Chcę robić to po swojemu. I znowu upadam. Znowu ranię bliskich. Znowu mówię, że nie mam czasu dla dziecka. Że pobaw się samo. Ja muszę popracować. Panie, przymnóż mi wiary. Wiary w to, że umiem podnosić się z tego wszystkiego. Że Ty jesteś. Że nie muszę ciągle trwać w tym upadku. Ciągle w tym samym. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 10. Pan Jezus szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Starte szaty, które przykleiły się do ran, po obiczowaniu na nowo je otworzyły. Pojawiła się krew, a niemiłosierny ból przeszył ciało Jezusa. Najbardziej boli, kiedy ból zadają najbliżsi. Kiedy jesteśmy ranieni przez własnych rodziców, którzy zamiast kochać, ranią. Jestem odzierany z własnej godności, kiedy słyszę, nic z ciebie nie będzie. Jesteś nieudacznikiem, nic ci nie wychodzi. Przysparzasz mi tylko samych kłopotów. Popatrz na siebie, jak Ty wyglądasz. Niczym nasz Pan stoję przed tymi, których kocham, a oni swoimi słowami tak bardzo ranią. Może podobne słowa słyszałem w pracy, a może jeszcze gorzej, plotki, oszczerstwa, pomówienia, wyśmiewanie się. Kiedy inaczej myślą inni, a może ja ten zadaję ból innym, kiedy się wyśmiewam, kiedy obdzieram innych z godności, kiedy są pozbawieni swojej ludzkiej godności, a boją się utracić pracy i nic się nie odzywają.
Czy tak ma wyglądać miłość? Panie, naucz mnie kochać tych, którzy zadają ból. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 11. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ile razy wydawało mi się, że jestem w sytuacji bez wyjścia. Jestem w życiowym potrzasku. Opuściła mnie żona, opuścił mnie mąż. Nie dogaduję się z dziećmi. Utrata pracy, brak funduszy na spłatę kredytu. Jestem przygważdżony. Teraz już nic dobrego nie może mnie czekać, tylko śmierć. Czy w takich sytuacjach umiem znaleźć czas dla drugiego człowieka? Wspomóc go dobrym słowem, pocieszyć, mimo że w tym momencie ja również potrzebuję pomocy. Czy mimo trudności umiem kochać, czy skupiam się na sobie, oczekują współczucia i zainteresowania? Panie Jezu, naucz mnie kochać mimo bólu i cierpienia. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 12. Śmierć Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Umierając na krzyżu, Pan Jezus zostawia nam swój testament. Dostajemy od Niego Jego Matkę jako naszą własną, naszą Matkę. Dostajemy też pouczenie, abyśmy modlili się za innych, przebaczali, tak jak Ty przebaczyłeś łotrowi, dobremu łotrowi. Co ja zostawię po sobie? Jaki będzie mój testament? Czy pozostawię coś dobrego? Czy pozostawię rozłam, zostawiając niezałatwione sprawy? Może powinienem pojednać się z bratem, pojednać się z rodziną, a może do końca myślę o sobie. Myślę, że mogłem jeszcze tyle rzeczy zrobić, a tutaj już koniec. I obawa, strach. Co będzie? Czy oblicze śmierci nie jest wystarczające, aby przybliżyć się jeszcze bardziej do Pana? Czy w obliczu śmierci też będę myślał o swoich sprawach majątkowych, niezałatwionych sprawach, co mogłem załatwić? Panie Jezu, proszę Cię o taką błogosławioną śmierć, dobrą, błogosławioną śmierć, abym w chwili śmierci mógł wyznać, że wszystko uczyniłem, co dobre dla siebie i dobre dla bliźnich, abym mógł z Tobą razem przejść do życia wiecznego. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 13. Pan Jezus w ramionach Matki. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Niedobrze, kiedy rodzice żyją dłużej niż ich własne dzieci, kiedy muszą opłakiwać śmierć swoich najbliższych, kiedy trzymają w ramionach to dziecko, które wcześniej karmili, przewijali, kąpali. Teraz patrzą na nie jako na martwe ciało. Zadają sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego, Panie, tak musiało się stać? Często obwiniamy się, że to moja wina, że mogłem bardziej przypilnować, dopomóc, zwrócić uwagę. Obwiniam się, że przyczyniłem się do śmierci dziecka. A może obwiniam innych? Obwiniam świat. Obwiniam wszystkich i wszystko. Narkotyki, alkohol. To one przyczyniły się do tego. To ten świat zabrał moje dziecko. Gdybym poświęcił mu więcej czasu, może byłoby inaczej. Może by
dzisiaj żyło. Panie Jezu, dodaj mi sił, abym w obliczu śmierci moich najbliższych nie myślał o tym, co przyczyniło się do tego, że tak się stało, ale dodaj mi odwagi, mądrości, abym umiał oddawać te osoby Tobie, abym potrafił cieszyć się tym, że one już są z Tobą. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Złożenie do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. I złożono ciało Jezusa w grobie użyczonym przez Józefa z Arymatei. Czy umiem wyobrazić sobie teraz swój własny pogrzeb? Miejsce mojego spoczynku. Miejsce, w którym będzie leżało moje ciało, oczekując zmartwychwstania. Czy chciałbym usłyszeć, co mówią na mój temat? Co mówią najbliżsi, przyjaciele, rodzina? Może w duchu cieszą się, że już go nie ma, że nie będzie zadawał bólu, nie będzie zadawał cierpienia. Czy naprawdę chciałbym to usłyszeć? Czy chciałbym usłyszeć coś dobrego na swój temat, że był dobrym człowiekiem? Miał swoje wady, ale był dobry. Panie, spraw, abym krosząc przez życie nikogo nie krzywdził, żeby nikt przeze mnie nie płakał. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. To już koniec. Droga krzyżowa Jezusa skończyła się, ale nasza droga trwa dalej. Wszystkie spotkania, sytuacje tak bardzo kształtują nasze życie, bo pokazują, kim jesteśmy, dokąd zdążamy. Pokazują także, co skrywa nasze serce. Na końcu tej drogi krzyżowej pragniemy podziękować Ci, Panie Jezu, za to, że tak wiele razy pokazałeś nam wyjścia z sytuacji. Pokazałeś, co należy zrobić, co należy czynić, aby nie ranić drugiego człowieka, aby nie nosić także ran i bólu w swoim sercu, bo Ty zachęcasz nas i zapraszasz do tego, abyśmy swoje troski przerzucili na Ciebie, a Ty sprawisz, że każdego dnia będziemy przeżywać poranek zmartwychwstania, poranek nowego dnia. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.